Zbigniew Buczkowski o śmierci Mateusza Murańskiego. Zabiła go presja. Niespodziewana śmierć Mateusza Murańskiego. Mateusza Murańskiego nie przyczyniły się osoby z zewnątrz. O zgonie poinformował członek rodziny, który nie mógł się dodzwonić. Na miejsce zdarzenia pojechali funkcjonariusze i znaleźli ciało, wykonano czynności m.in. oględziny z udziałem biegłego, potwierdzono zgon bez udziału osób trzecich. Oświadczyła Grażyna Wawryniuk w rozmowie z Super Expressem. Internet zalała fala komentarzy, w których celebryci pożegnali swojego współpracownika i kolegę. Przykre to jest, aczkolwiek każdego z nas to czeka. Każdy w dniu narodzin, przynajmniej ja w to wierzę, ma zapisany dzień, w którym z tego świata odejdzie. W moim odczuciu jest to miejsce lepsze niż tutaj, mówił Malik Montana w rozmowie z Plotkiem. Zbigniew Buczkowski żegna Mateusza Murańskiego. Mówi o przyczynach śmierci. Choć w ostatnim czasie Murański skupiał się na rozwijaniu kariery sportowej, jest najbardziej kojarzony z rolą Atka w serialu Lombard. Życie pod zastaw emitowanym na antenie Podobną opinię na temat freakwichtowych zawodów ma Laluna, która ostrzegła obserwatorów przed zgubnym wpływem tego rodzaju walk. Pamiętajcie, są osoby, które hajt zniosą bez problemu, a są takie, że tego nie udźwigną. To już druga ofiara wejścia do świata freakwicht. Pieniądz to nie wszystko. Zobaczcie, co świat freakwicht robi z ludźmi. Zaapelowała na Instastory gwiazda Królowych Życia.
Zgadzacie się?